Hej, witam was w kolejnym filmiku. Dzisiaj po raz kolejny wracamy do przeszłości, wracamy do tego, nad czym spędzaliśmy bardzo dużo godzin. I mówię tutaj, moi drodzy, o opowiadaniach. Napiszcie oczywiście w komentarzu, czy piszecie dalej opowiadania, czy pisaliście kiedyś, czy macie je dalej gdzieś tam na dysku, czy lubiliście ten czas swojego życia, czy jakoś te opowiadania na was wpłynęły. Bardzo bym chciała przeczytać, także napiszcie tam na dole. Jest to temat, który dla mnie jest bardzo istotny. Uwielbiam mówić o opowiadaniach, a wydaje mi się, że za mało się o nich wspomina i tak naprawdę nie mam za bardzo gdzie o nich tak sobie pogadać, więc w sumie od czego się ma kanał. Zadałam wam w tym tygodniu parę takich pytanek a propos właśnie opowiadań i jak one na was wpłynęły, więc zobaczmy sobie i przeanalizujmy odpowiedzi. Pierwsze pytanie, czy pisaliście kiedyś opowiadanie? I 83% odpowiedziało, że tak. Co mnie bardzo uradowało, bo wydawało mi się, że zdecydowana mniejszość pisała kiedyś opowiadania. Czy kiedykolwiek się ich wstydziłaś? Wstydziłeś. I po raz kolejny zdecydowana większość, 75%, powiedziała, że tak. Co mnie praktycznie nie dziwi, bo ja też się wszystkich opowiadań wstydziłam. Ale o tym sobie pogadamy za jakąś chwilę. Osobiście podziwiam te 25%, bo najwyraźniej były to na tyle dobre opowiadania, że nawet ludzie z klasy je czytali, także podziwiam. Kolejne pytanie, czy macie je wciąż zapisane? I tutaj jest dość ciekawa sytuacja, bo prawie 50-50 odpowiedzieliście. 50% ma, 50% nie ma. Jestem w sumie w szoku, że aż 50% ma te opowiadania zapisane. Bardzo zazdroszczę, bo ja mam tylko 3. Czy dzięki temu, że pisaliście, lubicie teraz czytać książki? I tutaj prawie 50-50 po raz kolejny. 59% tak, 41% nie. Można z tego wywnioskować, że nawet jeśli ktoś pisał opowiadania, to nie znaczy od razu, że lubi czytać. Niektórzy pisali i na przykład dalej nie lubią czytać, to jest dość ciekawe. Czy uważacie, że dzięki pisaniu opowiadań teraz przywiązujecie dużą wagę do poprawnej pisowni? Zdecydowana większość dała tak, 66%. 30% na nie. Wydaje mi się, że to zależy też od wieku, od przyzwyczajenia. Jest w sumie dużo czynników, jeśli chodzi o tą poprawną pisownię, bo nawet ja tam powiedzmy 2-3 lata temu nie zwracałam za bardzo na to uwagi, pisałam z mojej litery, robiłam dużo błędów. Wydaje mi się, że to przychodzi bardziej z wiekiem, z tym, czym się pasjonujemy. O, czytamy książki przede wszystkim. Ostatnie pytanie było na temat platform, które używaliście do pisania opowiadań, bo mnie to bardzo ciekawiło, które używaliście. No jestem troszeczkę w szoku, bo aż 40 ludzi odpowiedziało, że jakaś inna platforma i się zastanawiam, co to były za inne platformy. Podejrzewam, że Wattpad, tak, bo Wattpad się dużo używa, zwłaszcza w tych czasach. Na drugim miejscu oczywiście Blogspot, 20 ludzi. Elegancko, tak powinno być. Onet Blog ma tylko 8 ludzi, czyli można wywnioskować, że ludzie, którzy są na moim profilu, mnie obserwują, są w większości młodsze osoby, bo wiadomo, Onet Blog się zamknął chyba w 2012 roku. 5 osób na Tumblera, co mi się wydaje jest w moim przypadku dość ciekawe, bo ja nigdy Tumblera nie używam jako platformy do opowiadań. I teraz dzięki waszym odpowiedziom jestem w stanie przejść do drugiego punktu, który nazwałam pytanka naprowadzająca. Pierwsze pytanie. Jaki wpływ mają na nas opowiadania? Przede wszystkim podkręcamy sobie kreatywność, wyobraźnię. Po drugie, skupiamy się bardzo często, patrząc na to, co odpowiedzieliście w sądzie, bardzo często zwracamy uwagę na poprawną pisownię. Ocenianie fabuły, ocenianie akcji. Mówię tutaj nie tylko o czytaniu książek, ale również o oglądaniu seriali, o oglądaniu filmów. Ja na przykład mam tak od jakiegoś czasu, że jak oglądam jakiś film albo serial, to ja jestem na maksa surowa i krytyczna pod względem tego, jak coś zostało wyreżyserowane, czy to się trzyma logicznie kupy, czy coś jest głupią decyzją, czy lepszą decyzją, ale to można było zrobić tak, czy siak, czy owak. Drugie pytanko, dlaczego pisałam? Jakie były powody zaczęcia pierwszego bloga, drugiego bloga? Czym się kierowaliśmy? Wydaje mi się, że w większości przypadków jednak te niespełnione fantazje. Umówmy się, że większość naszych ulubionych bohaterów z filmów, seriali, bajek, no nie zawsze był taki, jaki
jakim byśmy go chcieli, żeby był. Bo czasami się rodziły naprawdę dziwne rzeczy i my potrafiliśmy to wszystko wylać na bloga, żeby tylko te fantazje, niespełnione fantazje jednak urzeczywistnić, żeby one zaczęły żyć. Nasz ulubiony bohater nie miał miłosnego wątku. Albo motywu Herosa. To były takie, wydaje mi się, główne powody. Że kurczę, ta postać w filmie albo w serialu nie była wystarczająco heroiczna, nie miała tych takich pikantnych momentów. Nie miał, bohater na przykład nie miał dziewczyny albo chłopaka. Brakowało nam czegoś w tej postaci, brakowało nam czegoś w fabule i chcieliśmy coś dodać. Bardzo istotna rzecz. Wiele osób pisało. Wiele historii. Wiele kombinacji. Ludzie mieli naprawdę niesamowite pomysły. Ale na przykład ja chciałam mieć swoją wersję historii. Chciałam stworzyć ja. Każdy z nas miał jakiś tam sposób na tą historię. Jakąś inną kombinację, inną fabułę, inną postać, inne uczucia, inne tło. I przede wszystkim, moi drodzy, przyjemność. To jest twój świat, twoje zasady, to ty je tworzysz, to jest twoi bohaterowie, twoja historia, twoje miejsce, twój czas. Ty wszystkim tym kierujesz. Ty kierujesz tym statkiem kosmicznym i tylko ty masz wpływ na to, jak to zrobisz. Czuję się bardzo zainspirowana dziś. Teraz, moi drodzy, przechodzimy do najlepszego, najciekawszego punktu tego filmiku, a mianowicie do moich własnych opowiadań. Cofamy się, słuchajcie, do roku 2008. Jestem zajarana Harrym Potterem. Mam glittery, mam najlepszą przyjaciółkę Lili, którą pozdrawiam, Karolina. Tak naprawdę ma na imię Karolina. Pewnego dnia zakładam blog, opowiadanie o Harrym Potterze. I była to historia uczennicy Hogwartu, Klary Brühl. To był kompletny chaos, bo tam nie było żadnych zasad pisowni, ortografii, interpunkcji. Było dużo emotikonek i pisałam czcionką Comic Sans. Dobrze, że ten blog już nie istnieje, bo jakby istniał, to wydaje mi się, żebym dostała epilepsji. Klara Brühl była zakochana w Ronie Wesleyu. Nie Hermiona, nie jakaś Lavender, nie. Klara Brühl była dziewczyną Rona Wesleya. Ona go zaprosiła na bal, ona se z nim chodziła po korytarzach i doskonale pamiętam, że w tym opowiadaniu najwięcej było właśnie wątku miłosnego. I do tego jeszcze motywu poświęcenia. To się pojawiło praktycznie w każdym rozdziale. Było pełno całowania, pełno miłosnych tam jakichś dialogów. Był motyw poświęcenia praktycznie w każdym, że on się tam mi poświęca, albo ja się dla niego poświęcam i to w kółko jedno i to samo. A ktoś to naprawdę czytał. Jeszcze w swoje marzenia, naprawdę. Powiem wam szczerze, że to opowiadanie ciągnęłam aż do początków gimnazjum. Pamiętam, że jak dodawało się nowy rozdział, no to dawało się to na fejsa, tak? Na posta, że kurczę, nowa notka, czytajcie, nie? No bo przecież tak się robiło. Możecie sobie wywnioskować, jaka była reakcja ludzi z mojej klasy, jak zobaczyli, że pisze opowiadanie jakiejś tam uczennicy z Hogwartu, która w realnym życiu nazywa się Kinga, ale w Hogwarcie nazywa się Klara Brühl. No to było naśmiewanie się, był lincz, były głupie docinki, ale wiecie co? Czy to do mnie docierało? Chyba nie, bo pamiętam, że tłumaczyłam sobie to tak, że jestem popularna, że ludzie patrzą na te rozdziały i tam staram się im tłumaczyć, że nie, no bo jak ona jest w Hogwarcie, to ona zmieniła nazwisko i zmieniła imię, żeby być czarownicą i ja im to wszystko tłumaczyłam, czajcie to? Usunęłam całego tego bloga. Dzięki. Dziękuję wam bardzo. Przez was nawet nie mam se czego poczytać. Bardzo wam dziękuję. Przechodzimy do roku 2009. Do kin wychodzi Alvin i Wiewiórki 2, gdzie pojawiają się wiewióretki. I jak możecie się domyślić, ja musiałam stworzyć coś nielegalnego, a mianowicie blog, opowiadanie o Alvinie i Wiewiórki. Czy coś pamiętam z tego opowiadania? Nie. Czy go mam? Nie. I nie chcę. Nic nie pamiętam z tego opowiadania, nie wiem czym się tam kierowałam. Wiem, że była Żaneta, że był Szymon, że się tam zakochiwali w sobie, że tam były takie podchody, że to było wszystko takie mega niewinne, ale pisałam.
powiem wam więcej, bardzo dużo ludzi było, którzy pisali właśnie takie opowiadania o Alwinie. Naprawdę. No wiadomo, te wiewiórki się pojawiły, no to pojawił się też wątek miłosny w Alwinie, tak? Nie ma czasu, słuchajcie, nie ma czasu, przechodzimy do roku 2010, mamy Awatara, legendę Aanga, zaczynam się jarać Japonią i powstał kolejny blog o Awatarze, legendzie Aanga. I możecie się też domyśleć, że stworzyłam oczywiście swoją własną postać, która się nazywała Hana Sakai. Ja naprawdę miałam dziwne te imiona w tych opowiadaniach, naprawdę, don't judge me. Też tego opowiadania nie mam, niewiele z niego pamiętam, naprawdę nic z niego nie pamiętam. Jedynie pamiętam, że właśnie miałam tą główną postać, Hana Sakai, która się rzeczywiście zakochała w Sotce. Zaskoczenie. Ale nic z tego nie pamiętam, także nic wam za bardzo nie powiem na ten temat, ale było. Jak już mówiłam, zaczęłam się jarać Japonią. Więc zaraz po Awatarze pojawiło się też opowiadanie na temat Naruto. Ja oczywiście stworzyłam sobie własną postać, która się nazywała... Która się nazywała jak? Jedyne co pamiętam, to, że ta główna postać moja była zakochana w Roku Lee oczywiście. Była tak samo ubrana jak on. Miała takiego długiego, czornego kucyka. I to jest wszystko, co ja pamiętam. Też tam cały czas był wątek miłosny z tym Rokiem Lee i motywy poświęcenia. Cały czas, słuchajcie, to samo w każdym opowiadaniu. Ja lubiłam troszeczkę sobie przesadzić. Ale jak zaczęłam pisać opowiadanie o Naruto, o tej dziewczynie, która się zakochała w Roku Lee, powiem wam, że to już była tragedia. To już się zaczął taki lincz, takie jeżdżenie po mnie, naśmiewanie się. Ale jeszcze tak przez chwilę wydawało mi się, że no jestem popularna. Wszyscy tam na mnie mówili ninja w gimnazjum i wydawało mi się, że jestem tą popularną, tą fajną, mam swoją ksywkę. No trochę czasu minęło, aż się zorientowałam, że wszyscy potem po prostu ze mnie zrobili jaja, mieli ze mnie bekę. Trochę wydaje mi się to smutne, że nawet jak już miałam jakiś tam pomysł i bardzo mnie to cieszyło, to pisanie, to jednak ludzie byli na tyle wredni w gimnazjum, byli na tyle bezczelni, nie wiedzieli czego się już nie wiedzieli z czego się już śmiać i no smutno mi na maksa, że cholera jasna, pousuwałam te blogi. Tam w tej chmurze blogera mam jakieś takie fotki. Ninja Konoha. Co tu pisze? Ja to w ogóle robiłam w Paint'cie, czujecie to? Więc tu pisze Ninja Konoha. Jezu, ja się nie dziwię, że się ze mnie śmiali. Patrzcie, Hanadan? Nie, tu mam tą nazwę tej głównej bohaterki z opowiadania. Shinadan. Shinadan, czy ja dobrze czytam? Shinadan. Shinadan. Kończy się Naruto, kończy się Japonia, przechodzimy do roku 2011, bardzo, bardzo istotnego roku, bo poznałam Big Time Rush. Moje pierwsze opowiadanie o Big Time Rush, bo miałam ich trzy. Pierwsze opowiadanie było Key to Happiness, które istnieje i możecie przeczytać, ale nie polecam. Dałem linki do opisu, żebyście się pośmiali. No wiadomo, to są nasze doświadczenia, nasze początki z pisaniem, także jest to bardzo istotne, żeby brać pod uwagę, że to było, kurczę, jednak 10 lat temu. Jeśli chodzi o Key to Happiness, to wciąż ciężko tutaj mówić o jakiejkolwiek gramatyce, logice czy stylistyce. To była jedna wielka masakra na samym początku, bo pamiętam, że pierwszy draft Key to Happiness, który powstał na Onetboard, był jeszcze gorszy. Wtedy można było dostać epilepsji. Było dużo emotek, wszystko było pisane w Comic Sansie. No, bardzo podobne to wszystko było właśnie do opowiadania z Harrym Potterem. Jednak wydaje mi się, że jestem bardzo przywiązana do tego opowiadania. Jestem przywiązana do poszczególnych scen, pamiętam je. Szanuję niektóre sceny, wydaje mi się, że jakbym teraz je na nowo napisała, to by był dobry materiał na książkę, powiem wam szczerze. Wiesz co chcę ci powiedzieć? Słyszałam głos Kenta. Tak, tak, kocham cię, zaśmiała się Kate. Zaraz po tych słowach stwierdziłam, że się całują. Łóżko blondyna zaczęło skrzypić. Zaczęło się to samo, co w domku na plaży. Ominęłyśmy domek na plaży. Sofia leżał Logan wraz z Jessie J. A Michelle i Izabela siedziały przywiązane. Bardzo, bardzo często mrozi i to nieźle mrozi. Dlatego też nie bardzo polecam, jeśli szukacie czegoś porządnego do czytania. Key to Happiness czytało bardzo wiele ludzi, mam tam sporo wyświetleń. Powiem wam nawet, że do dzisiaj ludzie do mnie piszą, że czytali Key to Happiness. Trafiają do mnie po tylu latach, to jest, powiem wam,
dużo dla mnie znaczy. Opowiadanie o Rachel i Carlosie było o tyle istotne dla mnie, że z tego opowiadania po prostu wzięły się moje pseudo i Kate. Bo Kate to nie jest Kate, Kate nazywa się Claudia. Poniekąd skończyłam Key to Happiness, stwierdziłam, że to jest dobry moment, żeby przerwać to opowiadanie, tam było chyba 50 rozdziałów. Zaczęłam kontynuację Our Love is Infinite. Our Love is Infinite polecam osobom, które lubią takie soft klimaty, tak na spokojnie troszeczkę, wzruszające jest to wszystko, taki spokojny romansik, że chce posiedzieć przy herbatce pod kocykiem, to już jest Key to Happiness jest troszeczkę dramatyczne. Tam się dzieje bardzo dużo w bardzo krótkim czasie. Stajemy w roku 2013. Powstaje najważniejsze dla mnie opowiadanie, wydaje mi się, że z największą predyspozycją do zrobienia z nim czegokolwiek. Powstało, moi drodzy, Trouble. Pamiętam, że w tamtym okresie bardzo popularne było opowiadanie Dangera o Justinie Bieberze. Troszeczkę takie mroczne gangi. Przynajmniej w moim otoczeniu było to takie dalej nieznane tereny. Zaznajomiłam się z Dangerem. Zdałam sobie sprawę, że kurczę, powstał Danger, tak? Takie opowiadanie, dość takie ciemne klimaty z Justinem. Powstało Dark, czyli tam było chyba z Harrym Stylesem, tak? I pomyślałam sobie, że kurczę, nie ma takiego opowiadania w takich klimatach z Big Time Rush. Nikt jeszcze wcześniej nie stworzył opowiadania o Big Time Rush w klimacie Dangera. Byłam tak podekscytowana tym opowiadaniem, przysięgam wam, w jeden dzień byłam w stanie napisać 3 rozdziały. Było to coś zupełnie innego, bo tam się coś działo. Trouble to było takie, wydaje mi się, że na tamte czasy bardzo poważne tematy, jak na mnie nastolatkę, co tam wymyślała te wszystkie rzeczy. Było to wszystko świeże, nowe, motywacja, miałam miliony pomysłów na minutę. Jednak dalej to było troszeczkę głupiutkie, wydaje mi się, że wiele rzeczy tam brakowało, wiele rzeczy było niepodociągane, troszeczkę było to nielogiczne, ale... Jednak napięcie, ten klimat, te tematy, wiadomo, no broń, jakieś tam gangi, jakieś haracze. Powiem wam, że ludzie uwielbiali Trouble. Mam najwięcej wyświetleń ze wszystkich moich opowiadań. Ludzie wchodzili, komentowali, czekali, obserwowali ten blog i po prostu byli tak najarani. Trouble miał swój czas. Trouble miał swój czas i chciałabym, żeby Trouble kiedyś tam się odrodziło. Ale tak czy inaczej, do Trouble was bardzo gorąco zapraszam, żebyście weszli i przeczytali chociaż jeden rozdział. Może wam siądzie. Podsumowanie. Moi drodzy, jeżeli kiedyś pisaliście, albo nie pisaliście nigdy i chcielibyście teraz zacząć pisać, ale jakoś tego nie czujecie, nie jesteście pewni, nie ma tej weny, pomysłów, to wam obiecuję, że jeżeli otworzycie dokument i napiszecie chociaż jeden rozdział totalnie wymyślonej historii, na poczekaniu nawet, coś co wam się kiedyś tam zrodziło w głowie i pomyśleliście sobie, ej, ale by to było fajne, napiszcie jeden rozdział. A obiecuję wam, że wiele rzeczy się rozwiąże. Wszystko trzeba wyciągnąć z głowy, bo to nie siedzi sobie na wierzchu. To jest głęboko w nas. Jeżeli piszesz dalej opowiadania, to mówię teraz do ciebie. Masz jakąś tam, nie wiem, blokadę pisarską, coś się tam nie klei, nie masz pomysłów, nie masz weny, nie masz czasu, to życzę ci jak najwięcej kreatywności, jak najwięcej motywacji, jak najwięcej fajnych pomysłów. Przede wszystkim, żebyście nie zwracali uwagi na to, co ludzie wam mówią na temat waszych opowiadań. Bo wiem po sobie, że się za bardzo przywiązywałam do tego wagę i teraz praktycznie nie mam nic ze swoich zasobów. To jest wasz świat, to są wasze zasady, wasze postaci, wasi bohaterowie. I tylko wy o tym decydujecie, co się tam dzieje, czy wy je usuniecie, czy będziecie kontynuować, czy nie. To jest tylko i wyłącznie wasza decyzja. Moi drodzy, zapraszam was oczywiście na mojego Instagrama, Big Time Rush, lata 30, mam słodkiego pieska, czytam dużo książek. Mam nadzieję, że dacie follow, zostawicie jakiegoś tam lajka. To by było wszystko, jeśli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że zostawicie łapki w górę, komentarz, subskrypcję. Życzę wam miłego weekendu. Widzimy się oczywiście, jak zwykle, za tydzień w piątek w kolejnym filmiku. Trzymajcie się, po razie!